Witam, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj w ramach ekonometrii i statystyki, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli takich metod obliczeniowych, musimy zastanowić się nad tym, Jaką metodą należy prognozować, przewidywać wartości danego szeregu? Na początek trzeba się po prostu zapoznać przed wyborem jakiejkolwiek metody obliczeniowej, jakie składowe posiada nasz szereg czasowy. Znalazłem tutaj taki fajny materiał, gdzie. Został narysowany, przedstawiony szereg czasowy i e, trzeba z niego umieć wyciągnąć, jakie elementy on posiada. A co on na pewno posiada? Tutaj na pewno możemy zauważyć tendencję trendu. Pojawia się powiedzmy taka linia, wzdłuż której te wartości e, generalnie co do zasady rosną. Na pewno możemy zobaczyć pewne pojedyncze wahania, takie jakieś e, zerwania wartości, e, czyli zwane one będą wahaniami przypadkowymi, ale na pewno można zauważyć, że co jakiś tam czas pojawia się spadek, potem jest wzrost i znowu spadek. Jakaś lekka stabilizacja wraz e, z, z delikatnym wzrostem, znowu, żeby nastąpił wzrost, spadek, znowu lekki wzrost ciągły i znowu wzrost. Jakby taki cykliczny. Czyli w tym szeregu można wyróżnić nie tylko sam upływ czasu rosnący, czyli jest tendencja czasowa liniowa, raczej wzrostowa. Można na pewno wyróżnić pewne wahania sezonowe, czyli pojawiające się cyklicznie. W pewnych podokresach wartości są niższe, a w innych podokresach są zdecydowanie wyższe. E, więc tutaj możemy e, ocenić, że na pewno mamy i trend, i sezonowość. I w zależności, jakie te właśnie elementy mamy z tego szeregu czasowego, wraz oczywiście z wahaniami przypadkowymi, e, dobieramy odpowiednią metodę prognozowania, czy metodę w ogóle obliczeniową. Jeżeli teraz e, sobie powiemy, że e, wśród, e, powiedzmy, w ramach dekompozycji szeregu czasowego, czyli określenia, co on tam nie zawiera, możemy wyróżnić składową systematyczną i składową przypadkową. Składowa przypadkowa to są po prostu jakieś wahania, które ciężko jest uzasadnić, z jakiego powodu one się wzięły, e, na pewno mają jakiś charakter e, losowy i to, co nieznane, uznaje, że jest elementem losowym. I w ramach składowej systematycznej możemy na pewno, czyli tego, co yy, się zawiera w, z jakiegoś powodu w danym szeregu czasowym, możemy wyróżnić trend, czyli tak jak tutaj to było pokazane, jakoś zależność wzrostu ewentualnie spadku, która się pojawia z biegiem kolejnych okresów. E, możemy też wyróżnić średni poziom e, z, zmiennej prognozowanej. Ona się pojawiła o tutaj, gdy mogliśmy określić na jakim to około poziomie średnim, przeciętnym zawiera się e, dane zjawisko. I on, ten średni poziom występuje, gdy nie występuje trend czasowy, bo trend czasowy to jest powiedzmy rosnąca średnia. Więc nie, nie da się określić jednego poziomu średniego, jest tutaj przy trendzie średnia rosnąca. Dla kolejnych okresów, dlatego mówimy albo o trendzie, albo o średnim poziomie zmiennej prognozowanej. Oprócz tego, że w szeregu może występować jakaś stały poziom, lub też poziom rosnący lub malejący, czyli zmieniający się co do zasady, możemy na pewno określić dodatkowo tzw. składowe okresowe albo są to składowe cykliczne, albo sezonowe. I o co chodzi? Składowe sezonowe możemy wyróżnić na przykład w ciągu roku sezonowość miesięczną, kwartalną, w ciągu doby sezonowość e, <laughs> jakąś godzinową i e, one się pojawiają e, wokół trendu i e, maksymalnie jest to okresowość w ciągu jednego roku. A wahania cykliczne to są już wahania występujące w długim okresie. Możemy tu mówić na przykład o kryzysie mm, gospodarczym, że na przykład mamy lata bogate i lata, e, kiedy e, pojawia się zastój gospodarczy. Są to wahania, e, które są w długim okresie dopiero zauważalne, czyli w okresie e, dwóch, czterech, pięciu albo nawet dziesięcioleci. Nie jest to jasne, określone ile to trwa długi okres w ekonomii. Nie jest to tak ściśle określone. A więc, jeżeli patrzymy sobie na nasz szereg, tutaj zaznaczony pogrubioną czarną linią, na pewno możemy zauważyć e, czerwoną linię, czyli generalnie wzrost wzdłuż e, linii trendu, na pewno możemy zauważyć wahania sezonowe, które raczej mają tutaj charakter addytywny, czyli taki o stałych wahaniach, nie zmieniających się z biegiem czasu. Na pewno możemy wyróżnić jakieś wahania przypadkowe. Kolejnym elementem na pewno w tym momencie możemy... Aha, to jest ten nasz szereg. Dobra. Aha, dobra. Tu mamy przykład klasycznego szeregu o stałym poziomie. To znaczy nasza linia trendu, jeżeli byśmy tak na to patrzyli, utrzymuje się na stałym poziomie, a więc to jest średnia, średni poziom i są pewne wahania na minus i na plus. Ale generalnie wartości gdzieś oscylują wokół tej linii czerwonej, i czy to są wahania na pewno sezonowe, to musimy rozważyć, czy jest to szereg um, o, sezon, o, o częstotliwości w, naliczania większej niż rok. Czy to są dane miesięczne, kwartalne, dzienne, to wszystko zależy. I jeżeli zauważymy, że w pewnych, na przykład. Co roku, bo mamy kilka lat analizowanych i co roku w pewnych miesiącach e, te dołki, na przykład bym powiedziała, pojawiają się e, w sposób stały, gdzieś tam w, w podobnych miesiącach, co roku sytuacja się powtarza, że jest od tej linii wahania są na minus lub na górę na, e, na plus, to możemy zasugerować, że może występować sezonowość. Ale niekoniecznie musi ona być istotna statystycznie. E, też tak może być, że jest sezonowość, ale faktycznie w metodzie obliczeniowej ona zanika. E, więc można powiedzieć, że w takim szeregu albo e, występują tylko wahania przypadkowe, albo występują wahania przypadkowe i efekt sezonowości, oprócz stałego poziomu, czyli braku występowania trendu liniowego. Innym przypadkiem takim klasycznym jest em, szereg czasowy, gdzie na pewno występuje tendencja wzrostowa. Ewentualnie możemy rozważać spadkowo, i raczej ona jest liniowa, tak jak tu widać i są pewne wahania o ciut większe lub mniejsze, ale generalnie gdzieś ten wężyk pnie się w górę e, i można zauważyć tendencję czasową wzrostową. I czy występują wahania sezonowe, no to znowu trzeba rozważyć, jakby zaznaczyć w kolejne podokresy, czy na przykład ten szczyt i ten szczyt i na przykład ten szczyt odpowiadają tym samym na przykład miesiącom czy kwartałom w kolejnych latach, czy zasada się powtarza co roku w tych samych podokresach. Na pewno występują wahania przypadkowe, bo nie ma chyba szeregu, gdzie w sposób losowo dobrane wartości jakieś tam rzeczywiste związane z dowolnym zjawiskiem gospodarczym nie zawierałyby takiego, <coughs> takiej składowej, przepraszam, jak wahania przypadkowe. Tutaj właśnie... Jeżeli już wiemy z góry, że czas jest liczony w kwartałach i widzimy, że ten na czarno zaznaczony szereg posiada e, wzdłuż linii e, zaznaczonej na czerwono tendencję wzrostową, i, I pewne wahania występują cyklicznie co roku, co cztery. Jeżeli mamy dane w kwartałach, to co cztery wartości, na przykład widzę spadek poniżej linii trendu, albo co, e, kwa, co rok e, u góry mamy wzrosty e, w tych samych podokresach, w tych samych kwartałach. Można powiedzieć na pewno, że może występować zarówno trend liniowy, jak i sezonowość, jak i jakiekolwiek wahania przypadkowe, choć niewielkie. Tylko czy znowu sezonowość jest istotna statystycznie? Dowiemy się. Czy jest to sezonowość addytywna czy multiplikatywna? Musimy dopiero to e, bliżej się przyjrzeć. Czy te wahania e, od linii trendu biegną wraz ze wzrostem, się zmieniają z biegiem czasu, czyli są multiplikatywne, czy mają gdzieś na podobnym poziomie wartości? Wtedy mamy wahania sezonowości addytywnej. Ja na ten czas kończę omawianie tego zagadnienia. Było ta, była to dekompozycja szeregu czasowego, e, czyli wskazanie, czy występuje trend, sezonowość, wahania przypadkowe, a może poziom stały. I jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie pisać e, tutaj jak na stronie internetowej małpaw.pl to adres mailowy. Możecie wejść też na stronę internetową zadaniamyślnikprojekty.pl. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, komentowania filmów, udostępniania ich znajomych. Zapraszam Was również do korzystania z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. E, i subskrybujcie kanał i jak najwięcej e, z powiedzmy takich szeregów weźcie pod uwagę jeżeli chcecie cokolwiek analizować to na pewno polecam wam dobrać taki szereg, żeby był jak najbardziej typowy, czyli zawierał albo wyraźny trend, albo wyraźne wahania sezonowe. Wtedy wówczas będzie wam łatwiej dobrać odpowiednią metodę prognozowania.